Aniołki i spółka. Chciałam się kiedyś spojrzeć w lustro i zobaczyć tam obcą osobę? Prawdziwe piękno. Twarz, która wygląda, jakby należała do kogoś innego? Powiem wam, że to się zdarza każdemu. Może dlatego spędzamy tyle czasu, mierząc własne ciała. Chcemy znać swój wzrost, temperaturę i wagę. O nie, nie, nie! Znowu przybrałam na wadze kolejną kilogwiazdkę. To okropne! Potrzebujemy liczb, faktów, obiektywnych danych, żeby móc ocenić swój stan. A jeśli to nie wystarczy, prosimy o ocenę innych. No i co wy na to? Jak wyglądam? A, fantastycznie! Coś niesamowitego! Daj, obejrzyj cię! Chłopaki będą czekać w kolejce, żeby zaprosić cię na jesienny bal. Super. Ciekawe, co na to powie Niko. Właśnie. Rok temu spędziłam chyba z tydzień w studio tatuażu, a Niko zachował się, jakby w ogóle nic nie zauważył. Ale przynajmniej się staramy, prawda? Nie to, co ta nasza Żanetka, Żanatka. Żanetko, co robisz? Wybierasz się na jesienny bal? Założę się, że do tej pory dostałaś już z milion zaproszeń. W zasadzie to... Zaczekaj, ciekawe, czy zgadnę. Obstawiam okrągłe zero. Te ciuchy mogą zachęcić co najwyżej jakiegoś ośmiolatka. Zdarza się, że kiedy staniemy przed lustrem, sami nie potrafimy powiedzieć, kto patrzy z drugiej strony. Nic nie potrafi tak umilić poranka jak porządny kawałek tortu. O co chodzi? Nie masz ochoty? Wręcz przeciwnie, łagodko. Aż mi burczy w brzuchu. Jestem na diecie i umieram z głodu. Na diecie? Po co? Jesteś w świetnej formie. Próbowałam jej to wytłumaczyć, ale nic do niej nie trafia. Czemu? Jest głucha? Jesteś głucha? Nie, ale nie jestem też ślepa, moje drogie. Jesteście takie szczupłe, a ja wyglądam przy was jak pulpet. W dodatku się spóźnię. Arkan czeka na mnie w klasie. Chyba jest jakiś problem z moją podopieczną. Żaneta, co się z nią dzieje? Nie potrafisz tego sama stwierdzić? Ta dziewczyna ma w głowie mętlik. Nie do końca akceptuje samą siebie. Musicie w niej wzbudzić odrazę do własnej osoby, żeby zapragnęła zostać kimś innym. Wystarczy, że ją po prostu pozbawię wiary w siebie. To nie jest twoje zadanie. Musi to zrobić sama sobie. Pofarbować włosy, zacząć nosić mocny makijaż, może nawet coś bardziej ekstremalnego, jak tatuaż albo jakiś ładny kolczyk w języku. Ma nadzieję, że dzięki temu będzie lubiana, nawiąże przyjaźnie, a może nawet wpadnie w oko jakiemuś chłopcu. A to nieprawda? Nie, Uri. Każdy z nas jest wyjątkowy. Każda istota różni się od pozostałych. A piękno, prawdziwe piękno, tkwi w oryginalności. Wszystko jasne, przepani. Więc udaj się do sali walk. Jeśli ktoś mnie słucha, kończymy dzisiejszą lekcję. Przestań się ślinić, nie masz u niej szans. Czemu? Nic z tego nie rozumiem, przecież totalnie jej nienawidzę. Na pewno to docenia, ale spójrz na siebie. Zawsze te same ciuchy, ten sam wygląd, brak ci własnego stylu. Bo na przykład taki siarkus i ta jego nowa rękawiczka. Co ma do rzeczy moja rękawiczka? Skoro pytasz, nosisz ją dzień i noc, jakbyś coś przed nami ukrywał.
Myślisz, że zrobiłbym na niej wrażenie, gdybym miał taką samą rękawiczkę? Nie taką samą, tę konkretną. Siarkusie, mógłbyś pomóc koledze i oddać mu swoją rękawiczkę. Ach, to nie jest zabawne, Kabalo. Co tam ukrywasz? Co ty gadasz? Niczego nie ukrywam. Więc zdejmij rękawiczkę i udowodnij to. Ratunku! Na pomoc! Nie mogę im się przyznać, ale jak ukryć tę plamę? Czekaj! I ja to wyjaśnię, to tylko... Ręka, tak, widzę. Znamie zeszło. Nareszcie. Ale numer... To znaczy, że już nie potrzebujesz rękawiczki? Weź ją sobie. Przepraszam, spóźniłam się. Nie ma sprawy. I tak się dziwię, że w ogóle możesz biegać z taką nadwagą. O? Przez ten czas wymyśliłam fajny pojedynek. Jesteś gotowa? O, pojedynek gimnastyczny? Ściślej mówiąc, taneczno-gimnastyczny. Arachno, przygotuj się. Profesor Draconio, chciałem o coś zapytać. Profesor Draconio! Nie teraz, jestem zajęta. Nawet nie spojrzała na moją rękawiczkę. Teraz ty. Nigdy w życiu tego nie powtórzę. Piękno, prawdziwe piękno, tkwi w oryginalności. Na co czekasz? Zaczynaj! Mhm. Nie wolno tańczyć bez rekwizytu. Przyniosłam własny. Tak! To niemożliwe! Nie wierzę własnym oczom. Skrzydła! Mam tego dosyć! Dzikie skrzydła! To nie fair, oszukiwałaś! Ale wygrałam! A to znaczy, że mam z Żanetą pierwszy ruch? Co tam? Hej, dziewczyny. Nazywam się Paula. Jestem siostrą Niko. Chyba go znasz, co? Tak, tylko z widzenia. Każdy w szkole go zna. Tak, wiem. Mój brat jest bardzo popularny, szczególnie wśród dziewcząt. Ale ma odrobinę dziwaczny gust. I wiesz, nadal nie postanowił, kogo zaprosić na ten jesienny bal. To chyba niełatwa decyzja. W zasadzie miał zaprosić cię. Nie słuchaj, to kłamstwo. Mnie? No przecież mówię. Ale jest pewien drobiazg, o którym dobrze byłoby pogadać. Niko mówi, że byłabyś ładniejsza, gdybyś trochę o siebie zadbała. Tobie też by to nie zaszkodziło. Ach, jak śmiesz, wyglądam świetnie. Co masz na myśli? Kojarzysz, gdzie jest świat piękna? No wiesz, ten salon w centrum handlowym. Pewnie, nie mieszkam na Marsie. Przez ten twój strój nie byłam pewna. W każdym razie, jeśli tam pójdziesz, zrobią cię na pustwa. Wtedy Niko zaprosi cię na bal. Fabiana i Anna już tam były i zobacz, jak cudnie wyglądają. Sama nie wiem. Takie rzeczy kosztują chyba fortunę. Tak jest, Żanetko, trzymaj się. Dzięki temu wejdziesz za darmo. Potraktuj to jak prezent od Niko. Wielkie dzięki. Hmm.
Łatwe zwycięstwo. Czy aby nie za wcześnie ogłosiłaś się zwycięszczynią? Za wcześnie? Widziałaś, jak tam wchodziła, prawda? Zobaczysz, zrobią z niej taką ślicznotkę, że nawet lustro jej nie pozna. Właśnie podsunęłaś mi pomysł. Teraz moja kolej. Promeczku, aktywuj metamorfozę. Przed i chrom. Aha. Dzień dobry, chciałam... Zrealizować kupon? Nie ma sprawy, moja droga. Ja się wszystkim zajmę. O! Jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, niech przemówi teraz albo zamilknie na zawsze. Cieszę się, że wykazujecie taki brak zainteresowania. Zupełnie jak nowa. Co ty na to? Ale to nie jestem ja. Bardzo przepraszam, ale to naprawdę nie jestem ja. Nie gniewam się, wierz mi, ani trochę się nie gniewam. Jak ci się to udało? Jeszcze niedawno chciała być jak inne dziewczęta. Całą robotę wykonało za mnie lustro. A poza tym, oryginały są zawsze lepsze niż kopie. Dobra, wygrałaś, brawo. Najwięcej straci na tym Żaneta. Teraz nikt nie zaprosi jej na jesienny bal. Na pewno. Jak widzisz, znowu nie miałaś racji. Wiesz, co teraz zrobię? Skoczę na wielki kawał tortu. Drakonia nawet na mnie nie spojrzała. Traktuje mnie jak powietrze. Ta rękawiczka jest zupełnie do niczego. Malachiaszu? Pani, zdobyłem diabelską rękawiczkę. Nie interesuje mnie rękawiczka, ty głupcze! Chodzi o odciski jego splamionej skóry! W niedorzecznej rękawiczce zaklęta jest pamięć dotyku pomiędzy Raf i Siarkusem. Naruszenia niebiańskiego kodeksu, łzy wybranej i porażka młodego diabła. Teraz mam wszystko, czego mi trzeba! Angel's You've always dreamed of has a special friend for whom the moment is